Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam, jakie gry udało mi się zdobyć w miesiącu wrześniu do tej kolekcji, którą widzicie za mną. Jak zawsze polowałem, szukałem okazji, kupiłem gry z Allegro, kupiłem gry z OLX-a, nawet udało mi się kupić jedną grę okazyjnie na Vintedzie. Jak zawsze też będzie multikonsolowo, będzie coś na PlayStation, będzie coś na Nintendo, ale to zobaczycie w drugiej części tego filmu. Mam nadzieję, że czekacie tak samo jak ja, więc siadajcie wygodnie i zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Zaczynam unboxing pierwszej gry. Mam nadzieję, że jesteście tak samo ciekawi jak ja. Oczywiście powiem Wam, za jakie kwoty te gry kupiłem. I lecimy z tematem. Pierwsza gra. I mamy PlayStation 1 i grę, której szukałem od jakiegoś czasu. Może nie jest jakoś bardzo ciężko dostępna, ale szukałem ładnego egzemplarza. I mamy grę Oddworld Abe's Odyssey, czyli pierwszą część tej kultowej serii na PlayStation 1. Nie wiem czemu, dużo gier mam dosyć na PlayStation 1, ale akurat tej gry mi brakowało. Naprawdę świetna gierka. Zerknę tylko sobie, jaki jest stan. I ta gra kosztowała mnie, tutaj mam ściągę jak zawsze, 120 zł. Także myślę, że całkiem przystępna cena. Jeśli okaże się, że stan jest zgodny z opisem, a płyta wygląda bardzo dobrze, opakowanie gry też jest nieuszkodzone, nie ma żadnych pęknięć. Są jakieś delikatne ryski, ale to akurat dosyć często spotykana przypadłość, jeśli chodzi o gry na PlayStation 1. Ale mimo wszystko naprawdę prezentuje się bardzo ładnie. Instrukcja też jest w bardzo ładnym stanie, nie jest zawilgocona, kompletna, super. Także naprawdę bardzo się cieszę. 120 zł, 15 zł udało mi się utargować, bo cena wyjściowa to było 135 zł. Tutaj przesyłka była ze Smartem, także nic mnie nie kosztowała. Z opcją Smart na Allegro. No i co, słuchajcie, świetna platformówka, świetna gra typu side-scroll, gdzie obserwujemy naszego bohatera z boku, ale przede wszystkim dużo takich fajnych innowacji było, jeśli chodzi o sterowanie, jeśli chodzi o zagadki. Wcielamy się właśnie tutaj w rolę tego tytułowego Abe'a. Jesteśmy przedstawicielem rasy Mudokan i odkrywamy pewną intrygę, pracując jako niewolnik, że ktoś chce zniszczyć naszą całą rasę. No i uciekamy, zaczynamy pomagać naszym kolegom, uwalniać ich, ale tutaj nie będę spoilerował. Myślę, że warto w tą grę zagrać. Z takich ciekawostek mogę Wam powiedzieć, ta gra, ta część została wydana tylko na PlayStation 1 i na Windowsa, na PC, ale też wyszła ta część, to może nie do końca ta część, bo zupełnie inna gra, ale została wydana gra Oddworld Adventures na Game Boya, o czym ja przyznam szczerze nie wiedziałem, więc być może Wy również, także taka ciekawostka. Naprawdę świetna, świetna gra, która do dzisiaj, myślę, może dać też frajdę z grania. Ja się cieszę, że kolejny kultowy tytuł dołącza do mojej kolekcji gier właśnie na PlayStation 1. I jest w bardzo ładnym stanie, także dziękuję tutaj Panie Mariuszu, bo od Pana Mariusza tą grę zakupiłem. Ok, następna gierka, tak spakowana trochę inaczej, akurat w jakieś miękkie komponenty. Mam nadzieję, że też nie będzie, ale dobrze, ok, już cofam, co mówiłem. Na zewnątrz było miękko, a w środku jest twardo i bardzo dobrze. Oczywiście, jak zawsze, liczę na Wasze komentarze i bardzo Wam dziękuję, bo to bardzo pomaga w promowaniu filmu, więc jeśli film się Tobie podoba, to tylko proszę zostaw kciuka w górę po sobie, zostaw komentarz, nawet o treści dla zasięgu i zachęcam do subskrypcji kanału, naprawdę, jeżeli zrobicie właśnie opcję subskrypcji, zaznaczycie sobie dzwonek. Ja takie filmy z unboxingów wrzucam regularnie co miesiąc. Także jeśli właśnie lubicie taki content, to na pewno dzięki temu nic Was nie ominie. Także bardzo Wam dziękuję, bo kanał rozwija się bardzo fajnie właśnie dzięki Wam. Ok, co my tutaj mamy? O, i tu będzie grubo. Tu będzie grubo, tu... Wiecie, trochę tych gier mi się udało zbierać i ja się zawsze cieszę. Wiadomo, że są gry, z których cieszę się bardziej. To jest właśnie tego typu gra, na którą też polowałem bardzo długo. A gra jest naprawdę wyjątkowa i zobaczcie, mamy grę GoldenEye 007 na Nintendo 64. Naprawdę świetna gra, o tym za chwilę powiem. I tutaj jeśli chodzi o cenę, ta gra kosztowała mnie 170 zł i powiem Wam, że to jest naprawdę dobra cena, jeśli chodzi o wydanie kompletne w języku angielskim. Zerknijcie sobie na eBay, zerknijcie sobie na portale zagraniczne, ta gra się naprawdę bardzo, bardzo ceni. Ja powiem Wam, że mam akurat Nintendo 64 w wersji GoldenEye 007. Kiedyś, dawno, dawno temu na Allegro wbiłem jakąś śmieszną kwotę, chyba 400 zł i po prostu wygrałem tą aukcję. Dzisiaj pewnie ta konsola jest warta 3, 4, a może i 5 razy więcej w takim
wydaniu, ale gra, która jest załączona właśnie w tamtym komplecie, to jest sam Cardish. Ja bardzo chciałem zdobyć taki komplet. Jestem kolekcjonerem, jak widzicie tutaj, lubię po prostu boksy, lubię gry kompletne, no i udało się. Naprawdę świetna gierka. 170 zł mnie kosztowało. Zajrzyjmy do środka. I tak, mamy Cardish z grą, zobaczcie, coś pięknego. Ja zawsze będę to powtarzał, mam słabość do Cardishy. Mimo wszystko, Pierce Brosnan oczywiście na naklejce. Mamy instrukcję, piękną instrukcję właśnie też kompletną, w bardzo ładnym stanie i bardzo mnie to cieszy. I dodatkowa jeszcze taka wkładka informacyjna, czyli też dodatkowy smaczek, jeśli chodzi o kolekcję. Jest wypełnienie kartonowe, boks jest w pięknym stanie. Jest delikatne takie tutaj lekkie wgięcie, ale tutaj mam taki na to sposób. Po prostu wsadzę to między gry lub jakieś książki, po prostu tak, żeby nabrało to tego naturalnego kształtu. No świetna gra, słuchajcie, to jest first person shooter, który no, zebrał mega pozytywne recenzje. Ja tym bardziej szanuję to, no bo jakby nie było, jest to gra zapisana na kartridżu, który nie miał dużej pojemności, po prostu. A gra, która, mówię, zebrała mega dobre opinie. Świetny gameplay, świetna grafika, po drodze było bardzo dużo różnych zagadek. Była taka właśnie fajna historia z tą grą, że w każdej misji trzeba było zrobić coś dodatkowego, kogoś uwolnić, coś wysadzić. Strażnicy włączali alarmy, musieliśmy uważać. To też była po części trochę skradanka w wielu momentach. Naprawdę gra, która po prostu się nie nudziła i fajne też było to, że w zależności od poziomu trudności, jeśli ustawialiśmy sobie wyższy poziom trudności, to dochodziły nam kolejne jakby takie misje, mini misje w danych levelach, czyli można było tą grę przechodzić kilka razy. Tutaj sobie zapisałem, słuchajcie, 8 milionów sprzedanych egzemplarzy. Jest to trzecia albo druga gra, jeśli chodzi o ilość sprzedanych egzemplarzy. I gwarantuję Wam, że ta gra pojawi się na pewno na moim kanale, w seriach, w których właśnie ogrywam gry ze swojej kolekcji. To macie jak w banku i polecam ogólnie, jeśli nie mieliście jeszcze okazji w tą grę zagrać. Polecam, naprawdę jak dla mnie pozycja obowiązkowa. Śmiałam się nawet ostatnio, że właśnie smartwatch został wymyślony przez twórców tej gry, bo tutaj jest taka fajna rzecz, że mamy zegarek, taki można powiedzieć Bond smartwatch, gdzie właśnie wchodzimy w menu i tam mamy różne opcje, oczywiście jak to Agent 007, masę różnych gadżetów, także, które mogą nam pomóc przechodzić misję, także świetna gierka. Mega się cieszę, naprawdę, zresztą to pewnie widać. No i lecimy z kolejną kopertą, bo się trochę rozgadałem. Co my tutaj mamy? Delikatnie, zobaczcie, sprzęt jest, także tutaj profesjonalnie. O, i tu będzie ciekawy zakup, bo to będzie zakup przez portal Vinted. Ja na Vintedzie ogólnie dużo gier nie kupuję, nie ukrywam, że moja małżonka robi tam dużo różnych dealów. No i jakiś czas temu zacząłem sobie też na Vintedzie przeglądać te kategorie z grami i znalazłem tutaj grę, która bardzo mnie interesowała. Mamy grę na Game Boy Advance, Broken Sword, The Shadow of the Templars, czyli świetną przygodówkę i ta gra była wystawiona w cenie 69 zł. Ja zaproponowałem, z tego co pamiętam, około 40 zł i sprzedający dał mi kontrofertę na 50 zł, więc się nie zastanawiałem i kupiłem. Tym bardziej, że gra jest kompletna, a ja tą grę bardzo, bardzo lubię i notabene właśnie szukam w tej chwili też tej gry na PlayStation 1. Ciężko jest ją w tej chwili trafić, bo to jest gra, którą pamiętam z dzieciństwa. Świetna przygodówka z piękną, rysowaną grafiką. Tutaj sobie zapisałem właśnie, że jest ręcznie rysowana grafika, czyli naprawdę te lokacje prezentują się wyśmienicie. Mamy tutaj instrukcję oczywiście, jest instrukcja, jest cardridge, taki mini cardridge z grą i no i co, na pewno będę musiał w tą grę zagrać. Gra jest o tyle ciekawa, że ma świetny scenariusz. Jest taka fajna intryga, nie wiem czy graliście na PlayStation 1, ja do dziś pamiętam właśnie tą pierwszą animację z tej gry, gdzie właśnie siedzimy sobie właśnie w Paryżu, bo akcja gry rozgrywa się w Paryżu, siedzimy sobie w Paryżu w jakiejś restauracji, wchodzi do tej restauracji clown i potem nagle następuje wybuch. No i ten bohater właśnie, którym my poruszamy, chce rozwiązać tą intrygę, robi po prostu takie śledztwo, zaczyna prywatne śledztwo, i to wciąga go dalej właśnie w te różne zdarzenia i w ten splot zdarzeń, który następuje dalej. Naprawdę świetna gierka. Mówię, gdybyście widzieli na PlayStation 1 gdzieś wersję
właśnie pierwszą część tej gry w ładnym stanie z instrukcją, to proszę dajcie znać w wydaniu angielskim, bo bardzo szukam w tej chwili tej gry do kolekcji. To jest, można powiedzieć, taka konwersja tej gry z PC. No z taką różnicą przede wszystkim, że na PC wiadomo, myszką operowaliśmy, czyli jak nas jakiś przedmiot interesował, jak chcieliśmy z kimś wejść w interakcję, porozmawiać, no to klikaliśmy myszką na dany przedmiot czy daną osobę. No to jest z racji tego, że na Game Boy Advance myszki nie ma. Po prostu sterujemy kursorem i musimy podejść naszym bohaterem do miejsca czy do osoby, z którą chcemy właśnie podjąć interakcję. Także kolejna, jak dla mnie, bardzo, bardzo fajna zdobycz. No i otwieramy następną paczkę. Trzy już za nami, trzy jeszcze przed nami. Przy okazji, w ramach krótkiej przerwy na rozpakowanie, pozdrawiam wszystkich swoich widzów, jak zawsze oczywiście. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną na kanale moim. Także pozdro. I co, lecimy dalej. No i będzie taka fajna ciekawostka, myślę. Będzie trochę klimatów z Japonii i mamy grę Front Mission na Super Famicoma. Super Famicoma, czyli tak naprawdę japońskie Super Nintendo, można tak powiedzieć. Gra, która została wydana tylko w Japonii. Akurat ta część tej gry została wydana tylko w Japonii i wielu fanów tej serii trochę nad tym ubolewa, ale oczywiście są dostępne wersje z tłumaczeniem już na język angielski. Naprawdę świetny początek serii. Zobaczcie, Squaresoft, kojarzycie pewnie tego wydawcę. Świetny początek serii. Gra, która ma mega dużo fanów. W ogóle w Japonii jest mega popularna. Jest to taktyczny japoński RPG. Dowodzimy oddziałami mechów w różnych misjach bojowych. Jest legendarny soundtrack w tej grze, czyli ścieżka dźwiękowa to już jest taka, powiedzmy, legendarna i naprawdę ma bardzo fajną grafikę jak na Super Nintendo. Mnie ta gra kosztowała 89 zł, bo tyle zapłaciłem za nią na Allegro. Była to aukcja, czyli wygrałem aukcję i tutaj też akurat była opcja Smart, więc do paczkomatu miałem wysyłkę gratis. Tak jak mówiłem, no w tą grę zagramy tylko niestety tą część wersji japońskiej. Ona została tylko wydana w Japonii. Ewentualnie, z tego co pamiętam, wersja na Nintendo DS-a była wydana w Ameryce, ale to też poza Europą. No i zobaczmy sobie do środka. Mamy piękny boks, piękny, zadbany, prościutki boks właśnie. Mamy piękną instrukcję, też kompletną. Oczywiście są tutaj krzaczki. Ja akurat japońskiego nie znam. Kiedyś, dawno temu, kilka razy poszedłem na karate, ale to tylko pamiętam, że Itsni, Sanshi, jakoś tak, Go, Rock, coś tam było. Ok, tutaj są jakieś dodatkowe wkładki. Kardzi z grą, zobaczcie, to też fajnie w tym Super Famicomie było, że te kardzidze się, te labele, naklejki różnią się totalnie od tych wersji na Super Nintendo. Tutaj mam po prostu napis Front Mission i jest dodatkowo jeszcze woreczek na kardzidż. Z takich ciekawostek, w listopadzie znalazłem informację, że ma wyjść remake tej gry na Nintendo Switch i tutaj palce macza w tym polski wydawca, także będzie na Nintendo Switch remake tej kultowej gry. Ja ogólnie wersji japońskiej jakoś bardzo nie zbieram, nie jestem jakoś mocno na to sfokusowany, ale bardzo mnie ta gra interesowała. Kiedyś ją zobaczyłem właśnie na Pawki Box, na takim urządzeniu, które kupiłem na AliExpress, gdzie jest ponad 30 tysięcy gier. I zacząłem trochę czytać, trochę się interesować i postanowiłem, że fajnie byłoby ją zdobyć. I co ciekawe, pojawiła się na Allegro dosyć szybko po tym, jak zacząłem o tym myśleć. Także taki zbieg okoliczności, wykorzystałem aukcję, kupiłem. Czwarta gra dołącza do kolekcji. Następna paczka, paczka numer 5. Ale tutaj jest... Ale się przez chwilę przestraszyłem, aż normalnie mi się ciepło zrobiło, bo tyle folii, że przez chwilę pomyślałem, że po prostu jest pusta. Ale nie, oczywiście wszystko jest uczciwie, wszystko zgodnie z ustaleniami i z opisem, także na spokojnie. O! I to też myślę, że będzie duża ciekawostka. Będzie gra na Game Boy Advance i mamy grę Rayman Advance. I to jest gra, którą ja wygrałem też na licytacji. Była licytacja na Allegro. Ta gra kosztowała mnie 136 zł. Skusiłem się też dlatego, że ona jest kompletna. Zaraz Wam pokażę, że w środku jest cały zestaw.
Rayman, czyli świetna platformówka z bardzo kolorową grafiką. Myślę, że Game Boy Advance jest bardzo dobrym urządzeniem, żeby w tą grę pograć, bo naprawdę ma ładne kolory. No, przyjemna gierka, trudna, ale taka bez przemocy, przyjemna, więc cieszę się, że dołącza do mojej kolekcji. Oczywiście zestaw kompletny. Mamy box w takim stanie, bym powiedział, no tutaj jest 4 minus na 5. Jest delikatnie tutaj obrywany, nie wiem, czy to przy wysyłce, czy po prostu tak było, będę musiał to sobie podkleić, sprawdzę sobie to. Ale tutaj, no mówię, 4 minus, może nawet 3 plus, jakbym się uparł. Ale okej, okay, nie jest źle. I zobaczcie, właśnie jest cały zestaw, czyli mamy tutaj piękny plakat, a ja bardzo całą papierologię lubię i te wszystkie wkładki, dodatki dla mnie jako kolekcjonera są istotnym elementem. Także mamy tutaj reklamy różnych gier na Game Boy Advance, chociażby Mario Kart Super Cyrus i różne akcesoria. Urok lat 90. i początku 2000. Reklama dźwignią handlu wtedy była. Mamy instrukcję w pięknym stanie. Naprawdę tutaj trochę to rekompensuje może delikatnie gorszy stan tego boksu. W pięknym stanie. Mamy kartridż z grą. No i co? Ja ogólnie gry z serii Rayman bardzo lubię. Moim marzeniem jest zdobyć jeszcze kiedyś wersję Natalii Jaguara. Jest naprawdę też jest piękna oprawa graficzna w tej wersji na Jaguara, ale gra jest po prostu mega, mega droga, ale na spokojnie, jak to ja, cierpliwie, może kiedyś uda mi się przypolować jakąś okazję. No i mamy ostatnią paczkę. Mamy ostatnią paczkę. Można powiedzieć, że dzisiaj taki mały jubileusz, bo jest to 10. odcinek z tej serii, także jeśli nie mieliście okazji, to zapraszam Was do nadrobienia zaległości. Być może pierwszy raz oglądacie film na moim kanale, być może dołączyliście relatywnie niedawno, więc zapraszam do obejrzenia 9 pozostałych odcinków z tej serii. Tak jak mówiłem, co miesiąc wrzucam regularnie właśnie unboxingi i pokazuję gry do kolekcji, które zakupiłem. Dobra, mamy grę. O, tutaj też będzie fajny zakup i to będzie akurat OLX i tu udało mi się utargować, zbić cenę aż o 39 zł, czyli cena wyjściowa tej gry to było 129 zł, a ja zapłaciłem za nią 90 zł. I tutaj pozdrawiam też pana Gracjana, z którym negocjowałem i udało mi się tą cenę zbić aż o tyle, także pozdrawiam. No i mamy Game Boy Advance i też myślę ciekawą składankę, czyli Pac-Man Collection. 4 gry właśnie z serii Pac-Man na tej składance. Mamy Pac-Mana pierwszego z 1979 roku, mamy Pac-Manie 1987, mamy Pac-Man Arrangement, to jest w ogóle taka ciekawa część Pac-Mana, i Pac-Man Attack. Cztery części tej gry. Naprawdę taka coś w stylu Namco Museum, czyli taka składanka właśnie od Namco Infogames. Zestaw kompletny. Zobaczcie, jest wkładka, o, nawet taka dodatkowa, żeby w środku tam nic nie latało. Mamy instrukcję w pięknym stanie. Mamy tą wkładkę kartonową i jest kartridż z grą. Ja szczególnie jestem fanem pierwszej części, którą gdzieś tam ogrywałem na tą klasyczną na Pegasusie w latach 90. Ale fajna ciekawostka, składanka taka typowo retro, także myślę, że za 90 zł. No i stan jest tutaj bardzo, bardzo ładny, no dużo, dużo lepszy niż Raymana, więc tutaj naprawdę jeśli chodzi o stan, to jest naprawdę fajny. Słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten unboxing. Tak jak mówiłem, liczę na Wasze komentarze. Zostawcie tylko kciuka w górę, jak film Wam się podobał i zapraszam Was do oglądania pozostałych odcinków na kanale. Trzymajcie się, cześć!